Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Kolejne ujęcia przepisu bez statywu. Dzisiaj tosty z szybką sałatką, pomysł na obiad, taki prędki lub na kolację na ciepło. Przepis i składniki jak zawsze na blogu Skutecznie TV, więc już nie przedłużam, tylko zaczynamy, a będzie bardzo prosto. Zaczynam od przygotowania warzyw, one są już umyte i osuszone. I teraz szykuję tosty szybkie, sięgam po jakieś dobre pieczywo, żytnie bądź jakieś ciemne z ziarnami. Plaster sera, sos pomidorowy, rozsmarowuję, przypuszczam oregano, przykrywam i wkładam do rozgrzanego tostera. Zamykam i niech tosty się robią. U mnie one robią się jakieś 5-6 minut, a ja w tym czasie przygotuję sałatkę. Mam tu składniki, papryki i marchew oraz już mieszanka sałat umyta i osuszona. Przekładam sałatę do miski i zabieram się za papryki. Przekrawam na pół, usuwam gniazda nasienne, a następnie kroję w mniejsze kawałki. Marchew obiorę i też pokroję w mniejsze kawałki, ale z pomocą tego strugaka. W ten sposób będzie ciekawiej prezentować się w sałatce, no i będzie to smaczniejsze do jedzenia i szybsze do przyrządzenia dla mnie. Ja dorzucę jeszcze trochę kiełków, bo mam w lodówce i dodaję w zasadzie do wszystkiego, no a już do surówek i sałatek obowiązkowo niemalże. To już gotowe. Przekładam to do miski, taka robocza miska, w której szybko pomieszam te składniki. I nie robię tu żadnego dressingu, dodam tylko łyżeczkę bądź dwie łyżeczki ostrej musztardy, mieszam. I kiedy wszystkie składniki ładnie się tą musztardą osmują, sałatka jest gotowa. Wygląda pięknie i kolorowo, ja już skosztowałam, jest też niezwykle smakowita, taka rzeźka, chrupiąca, no same warzywa po prostu bardzo dobre z tą musztardą. Przekładam do miski i sałatka gotowa, a w międzyczasie doglądałam tosty, jedna partia już się zrobiła, wyjęłam i przełożyłam na raszkę ruszt, żeby lekko ostygły i żeby nie parowały podczas tego stygnięcia, a do tostera włożyłam drugą partię tostów przygotowanych dokładnie tak samo. I w czasie, kiedy robiła się ta druga partia tostów, ja po prostu kończyłam sałatkę, tak już logistycznie to biorąc. I tu już cała kolacja gotowa. Tosty pachną przepięknie, sałatka wygląda niezwykle kolorowo. No i można sobie nakładać porcje według życzenia. Porcja sałatki, do tego gorący tost i czegoż chcieli więcej. Do picia jakaś herbata lub sok pomidorowy. U mnie sok pomidorowy, dzieci herbatę cynamonową z miodem. I to nasza kolacja na dzisiaj. Głównie dla dzieci, jak możecie się domyślić po ilościach, ja trochę sałatki sobie podjem, ale tak to wygląda. No i mam nadzieję, że ten szybki wideo przepis będzie przynajmniej inspiracją lub pomysłem na jakąś kolację smakowitą w Waszym domu. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link wkleję w informacjach pod filmem. Zachęcam zresztą do zajrzenia na ten blog i zapisania się na przykład na newsletter oraz pobranie bezpłatnego jadłospisu na 7 dni, takie przykładowe dania. Mam nadzieję, że również będzie to dla Was przydatne. No nic, kończę. Smacznego życzę i przepysznych tostów oraz kolorowych sałatek. Smacznego!